Rozdział dwunasty Chmielnicki ze Skrzetuskim poszli na nocleg do Koszowego, a z nimi i Tuchaj Bey, któremu za późno było wracać na Bazawłuk. Dziki Bey traktował namiestnika jako jeńca, który miał być za wysoką cenę wykupiony, zatem nie jako niewolnika i z respektem większym nawet może niż kozaków, bo go w swoim czasie jako książęcego posła na dworze hanowym widywał. Co widząc koszowy, zaprosił go do swej chaty i również zmienił z nim postępowanie. Stary ataman był to człowiek duszą i ciałem oddany Chmielnickiemu, który go zawojował i owładnął. Owoż zauważył, że Chmielnickiemu chodziło widocznie podczas narad o ocalenie jeńca, ale zdziwił się jeszcze bardziej, gdy zaledwie zasiedli w chacie, Chmielnicki zwrócił się do Tuchaj Beja. — Tuchajbeju, — rzekł, — ile myślisz wziąć wykupna za tego jeńca? Tuchajbej popatrzył na Skrzetuskiego i rzekł. — Tyś mówił, że to znaczny człowiek, a ja wiem, że to poseł strasznego kniazia, a straszny kniaź kocha swoich. — Bismillah, I jeden zapłaci, i drugi zapłaci. Razem — tu Tuchajbej zamyślił się — dwa tysiące talerów. Chmielnicki na to, dam ci dwa tysiące talerów. Tatar milczał przez chwilę. Jego skośne oczy zdawały się na wskroś przenikać Chmielnickiego. Ty dasz trzy, rzekł. Dlaczego mam dać trzy, gdyż sam dwu żądał? Bo jeśli go chcesz mieć, to tobie na tym zależy, a jeśli ci zależy, to dasz trzy. On mnie życie ocalił. A uła, to warte tysiąc więcej. Tu Skrzetuski wtrącił się do targu. Tu Beju, rzekł z gniewem. Z książęcego skarbca nie mogę ci nic obiecywać, ale choćbym miał fortunę własną poszarpać, to sam dam trzy. Mam też blisko tyle u księcia na prowizji i wioskę dobrą, co starczy, a temu hetmanowi nie chcę wolności i zdrowia zawdzięczać. A skąd ty wiesz, co ja z tobą uczynię? rzekł Chmielnicki. A potem, zwróciwszy się do Tuchajbeja, mówił: Wojna się rozpocznie, poślesz do Kniazia. Ale nim poseł wróci, dużo wody w dnie przepłynie, a ja ci jutro na bazawłok odwiozę sam pieniądze. Daj cztery, to i nie będę z lachem gadał, odparł niecierpliwie Tuchajbej. Dam cztery, na twoje słowo. Mości Hetmanie, rzekł koszowy, chcesz, to ci zaraz wyliczę. Mam tu pod ścianą może i więcej. Jutro powiedziesz na bazawług, rzekł Chmielnicki. Tuchej Bej przyciągnął się i ziewnął. – Spać mi się chce, rzekł. Jutro też przed dniem na bazawług muszę ruszyć. Gdzie mam spać? Koszowy ukazał mu pęk skór owczych pod ścianą. Tatar rzucił się na posłanie. Po niejakim czasie począł chrapać jak koń. Chmielnicki przeszedł się kilkakrotnie po wąskiej izbie i rzekł, Sen ucieka mnie odpowiek. Nie usnę. Daj się czego napić, mości koszowy. Gorzałki czy wina? Gorzałki, nie usnę. Na niebie już kurki, rzekł koszowy. Późno, idź i ty spać, stary druchu. Napij się i idź. Na sławę i szczęście, na szczęście! Koszowy obtarł gębę rękawem, następnie podał rękę Chmielnickiemu i odszedłszy w drugi koniec izby, zakopał się niemal w owcze skóry. Krew bowiem miał już przez wiek ostudzoną. Wkrótce chrapanie jego zawtórowało chrapaniu Tchajbeja. Chmielnicki siedział za stołem pogrążony w milczeniu. Nagle rozbudził się, spojrzał na Skrzetuskiego, i rzekł, mości namiestniku, jesteś wolny. Wdzięczenem ci, mości hetmanie, za poroski, lubo ci nie ukrywam, że wolałbym komu innemu za wolność dziękować. Tedy nie dziękuj. Ocaliłeś mi życie, jam ci też dobrem odpłacił. Teraz kwita. A i to ci muszę jeszcze powiedzieć, iż cię zaraz nie puszczę. Chyba mi słowo rycerskie dasz, iż wróciwszy nie ni słowa ani o naszej gotowości, ani o siłach, ani o niczym coś tu, w widział. Widzę jedno to, żeś mi niepotrzebnie fruktum wolności dał posmakować, bo ci takiego słowa nie dam, gdyż dając je, tak bym właśnie postąpił jako ci, którzy do nieprzyjaciela przechodzą. Gardło moje i zdrowie całego wojska zaporowskiego w tym, aby się... Na nas Hetman Wielki ze wszystkimi siłami nie ruszył, czego by nie omieszkał, gdybyś go o potędze naszej powiadomił. Nie dziw się więc, że jeżeli słowa nie chcesz dać, to ci nie puszczę, póki o siebie bezpiecznym nie będę. Wiem, na co mi się porwał. Wiem, jako straszna jest siła przeciw mnie. Obaj Hetmani, twój straszny kniaź, który sam za całe wojsko stanie, a za sławscy, a koniec polscy, a wszystkie owe królewięta, które naszej kozackiej nogę trzymają. Zaprawdę nie mało mi ja musiał napracować się i listów rozpisać, nim zdołałem ich czujność uśpić, ci nie mogę teraz dozwolić, byś się rozbudził. Gdy i czerni, i kozacy grodowi, i wszyscy uciśnieni w wierze i wolności tak się po mojej opowiedzą stronie, jako wojsko zaporoskie i miłościwy han krymski, tuszę, że nieprzyjaciołom sprostam, bo i moja siła znaczna będzie, ale najwięcej ufam Bogu, który widział krzywdy, a patrzył na niewinność moją. Tu Chmielnicki wychylił szklankę wódki i zaczął chodzić niespokojnie koło stołu. Pan Skrzetuski zaś zmierzył go oczyma i rzekł z mocą. Nie bluźnij, że hetmanie zaporoski na Boga i jego najwyższą opiekę się powołując, bo zaiste gniew tylko Boży i prędsze karania na siebie ściągniesz. Tobież to godzi się najwyższego na swoją obronę wzywać? Tobie, Którym dla swych krzywd i prywatnych zatargów taką straszliwą burzę podnosisz, i płomień wojny domowej rozpalasz, i spogany przeciw chrześcijanom się łączysz. Cóż się bowiem stanie? Zwyciężysz, czy będziesz zwyciężony, może ludzkiej krwi i łez wylejesz, gorzej szarańczy kraj spustoszysz krew własną poganą wiaser oddasz. Rzeczpospolitą wstrząśniesz, na majestat rękę podniesiesz. Ołtarze pańskie pohańbisz, a wszystko dlatego, że czapliński futor ci zabrał, że ci popijanemu wygrażał. Na cóż się więc nie targniesz? Czego dla prywaty nie poświęcisz, boga wzywasz? A ja zaprawdę, choć jestem w twojej mocy, chociaż mnie żywota i wolności pozbawić, możesz powiadam ci. Szatana ty. Nie Boga na pomoc wzywaj, bo tylko jedno piekło sekundować ci może. Chmielnicki sponsowiał. Za rękojeści się porwał i patrzył tak na namiestnika jak lew, który wnet ma ryknąć i rzucić się na swoją ofiarę, ale się pohamował. Szczęściem nie był jeszcze pijany. Może też nagle ogarnął go jakiś niepokój? Może i jakieś głosy zawołały mu w duszy? Zawróć z drogi, bo... Nagle, jakby się chciał przed własnymi myślami bronić lub samego siebie przekonywać, tak mówić począł. Od innego nie ścierpiałbym takiej mowy, ale i ty bacz, aby twa śmiałość mej cierpliwości nie pożarła. Piekłem mnie straszysz? O i zdradę mnie pomawiasz? A skądże wiesz, jeśli własne tylko krzywdy mścić idę? Gdzież to bym znalazł pomocników, gdzie owe tysiące, które się już za mną opowiedziały i opowiedzą, gdybym jeno własnych ucisków chciał dochodzić? Spójrz, co się dzieje na Ukrainie. Hej, ziemia bujna, ziemia matka, ziemia rodzona, a kto w niej jutro pewien, kto w niej szczęśliw, kto wiarnie nie pozbawion, z wolności nie obran, kto w niej nie płacze i nie wzdycha? sami jeno, wiśniowieccy, a potoccy a a kalinowscy a koniec polski i szlachty garść. Dla nich starostwa dostojeństwa ziemia i ludzie, dla nich szczęście i złota wolność, a reszta narodu ręce we łzach do nieba wyciąga, czekając Bożego zmiłowania, bo i królewskie nie pomoże. Ileż to szlachty nawet nieznośnego ich uścisku wytrzymać, nie mogąc, nasić ucieka, jako ja sam uciekłem. Nie chcę też wojny z królem, nie chcę z rzeczpospolitą. Ona mać, on ojciec, król miłościwy, pan, ale królewięta, z nimi nam nie żyć. Ich to zdzierstwa, ich to arendy, stawszczyzny, pojemszczyzny, suchomielszczyzny, oczkowe i rogowe, ich to tyrania i uciski przez Żydów czynione o zemstę do nieba wołają. Jakiejże to wdzięczności doznało wojsko zaporowskie za tak wielkie zasługi w licznych wojnach oddane. Gdzie przywileje kozackie? Król dał, króle więta odjęli. Nalewajko lewajko poświertowan, pawluk w miedzianym wolę spalon. Krew nieobezchła po ranach, które nam szabla żółkiewskiego i koniec polskiego zadała. Łzy nieobezchły po pobitych, ściętych napalwcadzonych, a teraz patrz, co świeci na niebie. Tu Chmielnicki wskazał przez okienko na płonącą kometę. Gniew Boży, bicz Boży, więc jeśli ja mam nim być na ziemi, to dziej się wola Boża. Wezmę ten ciężar na barki. To rzekłszy ręce ku górze wyciągnął i zdawał się płonąć cały jak wielka pochodnia zemsty i drżeć począł, a potem padł na ławę jakby ciężarem swych przeznaczeń przygnieciony. Nastało milczenie przerywane tylko chrapaniem Tuchajbeja i koszowego, a w jednym kącie chaty świerszcz ćwierkał żałośnie. Namiestnik siedział ze spuszczoną głową. Rzekłbyś, szukał odpowiedzi na słowa Chmielnickiego. Tak ciężkie jak bryły granitu, na koniec tak mówić począł głosem cichym i smutnym. Ach, choćby to była i prawda, ktoś ty, hetmanie, jest, abyś się sędzią i katem kreował. Jakież cię okrucieństwo, jaka pycha unosi? Czemu ty Bogu sądu i kary nie zostawisz? Jaż złych nie bronię, krzywd nie pochwalam, ucisków prawem nie mianuję. Ale wejrzyj i ty w siebie, Hetmanie, na ucisk od narzekasz, mówisz, że króla ni prawa słuchać nie chcą, dumę ich ganisz, a czy sam jej próżem jesteś? Czy sam nie ściągasz ręki na rzeczy pospolitą, prawo i majestat? tyranie, paniąt i szlachty widzisz, ale tego nie widzisz, że gdyby nie ich piersi, nie ich pancerze, nie ich moc, nie ich zamki, nie ich działa i chówce, gdyby ta ziemia mlekiem i miodem płynąca pod stokroć cięższym jarzmem tureckim albo tatarskim jęczała. Kto bowiem by jej bronił? Czyją to opieką i mocą dzieci wasze w Janczarach nie służą, a niewiasty do sprośnych haremów nie są porywane? Kto za pustynie, zakłada wsie i miasta wznosi świątynię Boże? Tu głos pana Skrzetuskiego potężniał coraz bardziej. A Chmielnicki utkwił ponuro oczy we flaszę z wódką, zaciśnięte pięście na stole położył i milczał, jakby się sam z sobą pasował. I któż są oni? Mówił dalej pan Skrzetuski, czy to tu z Niemiec przyszli, albo od Turek? Nie, krew, że to z krwi, nie kość z kości waszej? Nie wasza, że to szlachta, nie wasi książęta? Co gdy tak jest, tedy ci biada, hetmanie, bo ty młodszych braci na starszych uzbrajasz i parrycydów z nich czynisz. O dla Boga, choćby też i źli byli, choćby wszyscy, co przecie nie jest, deptali prawa, gwałcili przywileje. Niechże ich Bóg sądzi w niebie, a sejmy na ziemi, ale nie ty, hetmanie. Możesz li bowiem rzec, że między wami są tylko sprawiedliwi? Zaliście nigdy nie przewinili, zali macie prawo rzucić kamieniem na cudzą zmazę? A żeś mnie pytał, gdzie są przywileje kozackie, wtedy ci odpowiem – nie królewięta je zdarli, ale za zaporożcy. Ale łoboda, sasko, nalewajko i pawluk, o którym zmyślasz, że był w wolę miedzianym usmażon, bo wiesz dobrze, że tak nie było. Zdarły je bunty wasze, zdarły niespokojności i napady na kształt tatarskich czynione. Kto Tatarów w granice Rzeczypospolitej puszczał, by dopiero na powracających i łupem obciążonych dla zysku napadać? Wy! Kto? Przebóg, lot chrześcijański własny wiaser oddawał? Kto największe warchoły czynił? Wy! Przed kim ni szlachcic ni kupiec niż mieć nie jest bezpieczny przed wami! Kto wojny domowe rozpalał z dymem, puszczał wsie i miasta Ukrainne, upił świątynie Boże, gwałcił niewiasty, wy i wy. Czego tedy chcesz? Czy aby wam przywileje na wojnę domową, rozbój i upiestwo zostały wydane? Zaiste więcej wam przebaczono, niż li odjęto. Chciano membra potryda leczyć, nie wycinać. I nie wiem, jestli na świecie potencja prócz Rzeczypospolitej, która by taki wrzut we własnym łonie tolerując, tyle cierpliwości i klemencji znalazła. A w odwet za to jaka wdzięczność! Ot tu, śpi. Twój sprzymierzeniec, ale rzeczypospolitej wróg zaciekły, twój przyjaciel, ale nie przyjaciel krzyża i chrześcijaństwa, nie królewiątko Ukrainy, ale Murza Krymski, z nim to pójdziesz palić własne gniazdo, z nim sądzić braci. Ale on też ci odtąd panować będzie. Jemu strzemie podawać musisz. Chmielnicki wychylił nową szklankę wódki. Gdyśmy z Barabaszem czasu swego u króla miłościwego byli, odparł ponuro. I gdyśmy na krzywdy i uciski nasze płakali, pan nasz rzekł, a to nie macie samopałów i szabli przy boku. Gdybyś przed królem królów stanął, ten by rzekł, a zaprzebaczyłeś nieprzyjaciom swoim, jakom ja twoim przebaczył. Z rzeczy pospolitą wojny nie chcę. Jeno jej miecz do gardła przykładasz. Idę kozaków z waszych okowów uwolnić, by ich w tatarskie łyka skrępować. Wiary chcę bronić, z pochańcem w parze. Precz, że ty, boś nie jest głosem sumienia mego, precz! mówię ci. Krew przelana ci zaciąży, łzy ludzkie oskarżą, śmierć cię czeka, sąd czeka. Poszczyk, Zawołał z wściekłością Chmielnicki i nożem przed piersią namiestnikową błysnął. — Zabij! — rzekł pan Skrzetuski. I znowu nastała chwila ciszy, znowu słychać było tylko chrapanie śpiących i żałosne skrzypienie świerszcza. Chmielnicki stał przez chwilę z nożem przy piersi Skrzetuskiego. Nagle się wstrząsnął, opamiętał, nóż upuścił, a natomiast porwawszy gąsiorek z wódką, pić począł. Wypił aż do dna i siadł ciężko na ławie. Nie mogę go pchnąć, mruczał, nie mogę. Późno już. Czy to świt? Ale i z drogi zawracać późno. Co o tym mnie, o sądzie i krwi mówisz? Poprzednio wypił już wiele, teraz wódka uderzała mu do głowy, stopniowo coraz bardziej tracił przytomność. Jaki tam sąd! Co? Han obiecał mi posiłki: bej, Tu tu śpi, jutro mołojcy ruszą, z nami święty Michał zwycięzca. A jeśli by, jeśli by, to ja cię wykupił u Tuhajbeja. Ty to pamiętaj i powiedz: Od boli coś boli. Z drogi zawracać późno. Sąd, nalewajko. Pawluk nagle wyprostował się, oczy z przerażeniem wytrzeszczył i zakrzyknął: Kto tu? Kto tu? powtórzył na wpół rozbudzony koszowy, ale chmielnicki głowę na piersi spuścił, kiwnął się raz, drugi mruknął: Jaki sąd? i usnął. Pan Skrzetuski od ran niedawnych otrzymanych i wzruszenia rozmowy pobladł bardzo i zesłabł, więc pomyślał, że to może śmierć nadlatuje, i zaczął się modlić głośno.